Święta wielkanocne to okres wytężonej pracy policjantów z drogówki, jednak tym razem kierowcy zrobili im świąteczny prezent. Kutnowscy policjanci przyznają, że tak spokojnych świąt wielkanocnych nie pamiętają. W ciągu 3 dni świątecznego weekendu na drogach powiatu kutnowskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Niestety mimo apeli kierowcy nadal wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Nocy policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista zatrzymany 28 marca o godzinie 9.50 w Krośniewicach przy ulicy Parkowej kierował Hyundai Empony i miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mieszkańcowi powiatu kutnowskiego grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Również nie odnotowano chuligańskich wybryków związanych z lanym poniedziałkiem.